Zaczynamy od wiadomości z kraju. Ponad setka cudzoziemców próbowała ostatniej doby sforsować polsko-białoruską granicę. Polskie patrole obrzucono palącymi się gałęziami i kamieniami. Nikt nie doznał obrażeń. Na 4 dni przed wyborami Straż Graniczna przypomina, że w ostatnich miesiącach mundurowi musieli mierzyć się też z atakami politycznymi. Dominik Cierpioł. Nazywam się Diana i jestem mamą 3-letniego Nikodema. Jestem także żoną Grzegorza. Grzegorz jest funkcjonariuszem Straży Granicznej. Takich rodzin jest wiele. Matki, żony, dzieci. Oni też są ofiarami hejtu politycznego, jaki spada na polskich mundurowych. Pacha psów. Ile tu jeszcze potrzeba? Tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli. Śmiecie po prostu. Zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że strażnicy graniczni też mają swoje rodziny? To bardzo bolesne, że celujecie w nas swoje filmy i międzynarodową propagandę, niszcząc nasze życie. To fragment najnowszego spotu Prawa i Sprawiedliwości. Strażnicy graniczni mówili o atakach także w firmie Marcina Tulickiego na granicy. Najbardziej chyba mi utkwiło w pamięci, że mamy krew na rękach. To takie było dla mnie najbardziej takie dotkliwe. To były słowa kierowane w stronę żołnierzy, że to są mordercy, że żołnierze mordują ludzi. Funkcjonariusz w tym momencie musi się zajmować zupełnie innymi sprawami, które tak naprawdę nie są w tym momencie jakieś... Na przykład biegającym posłem z reklamówką. No jest to jeden z przykładów, tak? Politycy polskiej opozycji już na początku kryzysu migracyjnego atakowali polskich mundurowych i przeszkadzali im w pracy na granicy, gdy nie było wiadomo, co jeszcze szykuje duet Putin-Łukaszenka. Także w ostatnich dniach politycy PO próbowali wykorzystywać zmiany kadrowe w wojsku do ataku politycznego. Niedzielne wybory są również o tym, czy Polska będzie bezpieczna, czy będzie chroniona jako państwo. Nie pozwólmy na powrót doktryny, która oddawała połowę Polski na pastwę rosyjskich soldatów, rosyjskich żołnierzy. Zagadką pozostaje także to, jak będzie wyglądała sytuacja na granicy w przypadku zmiany władzy w Polsce. Niektórzy politycy opozycji nie ukrywali, że są za likwidacją bariery na granicy i przyjmowaniem przez Polskę migrantów. Na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na Radzie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że nie zgodzi się na przyjęcie migrantów, ale do tego potrzebne jest poparcie w niedzielnych wyborach i referendum. Dla TVP3 Dominik Cierpioł, TVP Info.